Witajcie kochani w kolejnej publikacji. Dziś zapraszam Was na przegląd mojej jesienno-zimowej pielęgnacji skóry twarzy. Opowiem Wam o tym, jak wygląda już tak naprawdę od początku września moja poranna rutyna. Pokażę Wam kosmetyki, po które sięgam, ale też te, które pojawią się myślę, że za jakiś czas, za kilka tygodni, czyli będą mi towarzyszyły w zimowej pielęgnacji. Opowiem Wam o krokach, jakie stosuję, ale też na zakończenie dzisiejszego filmu zdradzę Wam, jak wygląda mój plan zabiegowy. Pierwszy krok w mojej porannej pielęgnacji to jest oczywiście oczyszczenie skóry po nocy. Usunięcie tych wszystkich zabrudzeń z poduszki, usunięcie resztek kosmetyków, tych nocnych kosmetyków, kurzu, roztoczy i całej reszty. Oczywiście jest to obowiązkowy krok w mojej pielęgnacji i nie wyobrażam sobie nakładania jakichkolwiek kremów, serum i całej reszty na skórę, która nie jest oczyszczona. Ale tutaj w tej porannej pielęgnacji lubię sięgać po takie delikatne kosmetyki, które nie będą szkodziły mojej skórze, to nie będą kosmetyki, które mają bardziej agresywnie działać na takiej zasadzie, że usuwać makijaż, to co się w ciągu dnia zebrało, nie. I najchętniej sięgam po pianki. W ostatnim czasie stosowałam oczyszczającą piankę od Bandy z zieloną herbatą, bardzo fajny produkt, delikatny, z trehalozą, z olejem arganowym, sprawdzał się u mnie świetnie i jak możecie zauważyć, pianka już praktycznie mi się kończy. Zużyłam kilka opakowań tego produktu. Niestety jest on w edycji limitowanej, czyli nie jest cały czas dostępny w sprzedaży, jeśli chodzi o Bandy. Mam nadzieję, że marka wprowadzi go na stałe, bo bardzo fajnie ten produkt delikatnie myje skórę, nie podrażnia jej. Poza tym jest to formuła pianki, więc już sama forma jest taka naprawdę bardzo, bardzo delikatna. I jak tylko ten kosmetyk mi się skończy, to sięgam po kolejny produkt od Bandy. Jest to powrót, mój powrót do tonizującego żelu do mycia twarzy, do stosowania rano i wieczorem serii Eco Friendly Care. Bardzo, ale to bardzo lubię ten produkt, zresztą Wam już o nim opowiadałam. On ma też ciekawy skład, bo mamy tutaj bioferment z kukurydzy, bioferment z bambusa, trehalozę i łagodną betainę, przez co, tak jak składniki nam na to pokazują, bardzo delikatnie oczyszcza skórę, delikatnie ją też tonizuje, przywraca naturalne pH. Także to będzie kosmetyk na kolejne miesiące, jak tylko wykończę piankę. A co robię po takim delikatnym oczyszczeniu? No oczywiście tonizacja. Jeszcze w okresie wakacyjnym otrzymałam od marki Pixi paczkę z całą serią produktów z witaminą C i zaczęłam je sobie regularnie testować. Pierwszy kosmetyk, po który sięgnęłam, to był cleanser z witaminą C, czyli taki płyn oczyszczający do skóry twarzy, który fantastycznie się u mnie sprawdził. Ale we wrześniu zaczęłam też stosować takie małe opakowanie toniku z witaminą C. Powiem Wam, że jego skład jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, choć jest ogromny. Jest naprawdę duży, jeśli chodzi o tonik. Mamy tutaj bardzo wiele ciekawych substancji aktywnych, wyciągów, ekstraktów. Natomiast czy on rzeczywiście jest taki wow? No tutaj nie do końca chyba bym się z tym zgodziła. Tak jak fajnie sprawdził się u mnie ten oczyszczający płyn z witaminą C, to tonik nie wywołał tego zachwytu wow. Także ja go sobie zużyję do końca i raczej po niego nie wrócę. A jego zamiennikiem w tej mojej porannej pielęgnacji będzie mgiełka, łagodna mgiełka do twarzy od marki Pure by Kloshi. I to jest mgiełka, która ma bardzo fajny, naturalny skład. Mamy tutaj hydrolat z lawendy i ekstrakt z lnu. Preparat, który nadaje się do wszystkich typów skóry. I podobno ma właśnie działać bardzo łagodnie na naszą skórę, przywracać jej naturalne pH. Nie wiem, jeszcze nie testowałam, nie zaczęłam korzystać z tego kosmetyku. Mamy tutaj bardzo duże opakowanie, bo aż 200 ml. Także no zobaczymy, będę go testować, zobaczymy jak się sprawdzi, na pewno dam Wam znać na moim blogu, tam zrobię pełną recenzję tego kosmetyku, ale zapowiada się ciekawie, także chcę go wprowadzić do mojej pielęgnacji. Jak widzicie, na razie jest to jeszcze tonik z witaminą C, a później myślę, że już tak pod koniec października albo na początku listopada zacznę stosować tę mgiełkę.
No i następny krok w mojej pielęgnacji, czyli serum. I tutaj przez najbliższe miesiące, a tak naprawdę przez cały ten okres jesienno-zimowym, w porannej pielęgnacji będę stosować serum z witaminą C. I jak wiecie, ja uwielbiam serum z Bandi, z witaminą C, z tej serii C Active Care, bo tutaj mamy bardzo fajną olejową formułę witaminy C, która jest tak sformułowana, tak skonstruowana, że nadaje się do każdego typu skóry. Można sięgać po nią nawet w okresie letnim. Jest fotostabilna i też, co jest ciekawe, nie podrażnia już wrażliwej skóry. Ja ten produkt uwielbiam i już nie wiem nawet, ile zużyłam opakowań tego właśnie koktajlu, bo tutaj mamy taką olejową formułę. Zresztą ja Wam też wielokrotnie już o tym kosmetyku opowiadałam. Stosowałam go już tak naprawdę od drugiej połowy sierpnia przez cały wrzesień i zostało mi go mniej więcej tyle w opakowaniu, więc myślę, że do końca października jeszcze mi spokojnie starczy, ale teraz w okresie jesienno-zimowym chciałabym przetestować też coś nowego i pomyślałam sobie, że fajnie będzie wypróbować serum z witaminą C od Dermalogica. Ja to serum, a w sumie to miniaturka tego serum, miałam w kalendarzu adwentowym w zeszłym roku. Naprawdę taką, powiedziałabym, miniaturkę tego produktu i już sobie wtedy go przetestowałam, sprawdziłam, czy ta forma witaminy C, która tutaj jest w serum, nie będzie podrażniała mojej skóry wrażliwej i okazało się, że jest wszystko ok. Dlatego też postanowiłam, że sięgnę po pełnowymiarowy produkt i powiem Wam, co tutaj takiego ciekawego znajdziecie w składzie. Marka zastosowała połączenie kwasu askorbinowego w bardzo fajnej formie z krzemem, przez co też mamy większą penetrację składników aktywnych do naszej skóry. Ale oprócz tego w składzie znajdziemy też kwas mlekowy, mamy tutaj peptyd, mamy olej z nasion chia i wyciąg z kwiatu perełkowca japońskiego. Także widzicie, skład jest całkiem interesujący, bo mamy tutaj takie substancje aktywne, które nie pojawiają się w innych popularnych produktach z witaminą C, jeśli chodzi tutaj oczywiście o serum. Także jestem bardzo ciekawa, jak ten produkt się u mnie sprawdzi. I tak jak mówię, skończę serum z witaminą C i będę z Bandi i będę sięgać po ten produkt. To serum z witaminą C od Dermalogica i myślę, że będzie mi towarzyszyć przez najbliższe miesiące zimowe. Tutaj mamy pojemność 30 ml, czyli taką standardową pojemność, jeśli chodzi o serum. No i tak jak mówię, jestem przekonana, że ten produkt będzie mi towarzyszył w porannej pielęgnacji codziennie przez najbliższe miesiące, czyli jednak ta witamina C stawiam na nią właśnie w tej mojej pielęgnacji jesienno-zimowej. Jak już doskonale o tym wiecie, bo często Wam też wspominam, serum to nie jest kosmetyk, który stosujemy samodzielnie. Musi być też substancje takie, które będą powodowały, że substancje aktywne z serum nie będą odparowywały zbyt szybko z naszej skóry, czyli muszą być takie substancje, które będą tworzyły swego rodzaju okluzję na naszej skórze. I tutaj najlepiej sprawdzi się w połączeniu z witaminą C jakiś dobrze nawilżający kwas. Mimo tego, że ja posiadam skórę mieszaną, to muszę ją też w odpowiedni sposób nawilżać. I jeśli chodzi o tę pielęgnację poranną, to nie lubię tutaj stosować kosmetyków, które mają ciężkie formuły, takich kremów, które mają ciężkie formuły, które są bardzo treściwe, które zawierają ogromną ilość nawilżających substancji aktywnych, bo po prostu wiem, że w przypadku mojej skóry makijaż absolutnie nie będzie się na tym trzymał. Momentalnie zacznę się błyszczeć, świecić, ten makijaż będzie mi po prostu z twarzy spływał. Dlatego też pod koniec sierpnia, na początku września zaczęłam stosować ten oto krem od marki Mesoesthetic Collagen 360. To jest krem, który ma nawilżać, ale też ujędrniać naszą skórę ze względu na jego skład. Głównym składnikiem tego kremu jest kolagen morski. A jak wiecie, kolagen jest też taką substancją, która ma dosyć dużą cząsteczkę, nie przedostaje się do wnętrza naszej skóry, natomiast tworzy na niej taką właśnie warstwę okluzyjną, zdrową warstwę okluzyjną, przez co też
też woda zbyt szybko nie odparowywuje ze skóry i te substancje aktywne, które zastosowaliśmy na skórę w przypadku serum, też nie będą zbyt szybko się ulatniały. Ale w składzie tego serum, tego kremu, mamy również inne fajne substancje aktywne. I tutaj znajdziemy między innymi też witaminę C w postaci kwasu askorbinowego, ale mamy też masło shea, mamy łagodzący pantenol, jest niacynamid, jest lecytyna i mamy też fosfolipidy. Czyli to będzie taki preparat, który też dodatkowo będzie wzmacniał nasz naturalny płaszcz ochronny biolipidowy skóry, czyli będzie go tak jakby troszeczkę uszczelniał, zamykał. Bardzo fajna kombinacja. Zresztą marka Mezoesthetic jest marką profesjonalną, tworzącą wysokiej jakości kosmetyki profesjonalne i też takie do stosowania w domu. Jak wiecie, ja lubię sięgać po tę markę, bo ona u mnie bardzo dobrze się sprawdza. I jestem już w połowie tego kremu. On ma tutaj pojemność 50 ml. Bardzo fajne opakowanie z pompką, czyli też opakowanie higieniczne. No i mam następcę dla niego i to będzie taki, powiedziałabym, żel. Zaraz wam pokażę dlaczego, bo on ma bardzo fajną konsystencję. I to jest Peace Water Aqua Fresh Gel Day Cream Kaolin. Tak wygląda opakowanie. A w środku znajdziemy, ogromny plus dla marki, łopatkę, zobaczcie, i mamy, tutaj może sobie położę, i mamy taką właśnie żelową formułę, lekko niebieską. Co znajdziemy w składzie tego kremu? To przede wszystkim mamy tutaj glicerynę, mamy argininę, mamy również emolienty, mamy kolagen, mamy wyciąg z centeli, czyli wyciąg z wąkroty azjatyckiej, którą jak wiecie uwielbiam, i mamy też kwas hialuronowy, mamy olejek lawendowy i inne substancje tworzące ten produkt. To co jest fajne, to jest krem właśnie, krem, żel nawilżający o lekkiej formule, czyli coś takiego co ja właśnie szukam, czego potrzebuję w tej porannej pielęgnacji. Podobnie jak ten krem kolagenowy, on też ma taką leciutką, kremową konsystencję, bardzo fajnie szybko wchłania się w skórę i też można bardzo szybko wykonać makijaż. Tutaj mamy formułę żelową, zobaczymy jak ten krem się u mnie sprawdzi, krem, żel, cały czas ja o tym kremie nie wiem. Jak ten żel taki galaretkowaty sprawdzi się w mojej pielęgnacji, zacznę go stosować już po tym kremie. Także widzicie, dzisiaj pokazuję wam te produkty, które aktualnie stosuję i te, które pojawią się na ich miejscu. Myślę, że też z tego względu, że nie będę robić takiego oddzielnego filmu o mojej zimowej pielęgnacji, bo nie widzę sensu, żeby wam po prostu pokazywać jeszcze raz te wszystkie kosmetyki. Dlatego też chciałam dzisiaj ująć te preparaty, które aktualnie stosuję i będę stosować przez najbliższe kilka tygodni oraz te, które się pojawią już w tym okresie zimowym. Zapomniałam dodać wam jeszcze jednej ważnej kwestii. Otóż w porannej pielęgnacji, w momencie kiedy zaaplikuję sobie na moją skórę serum, sięgam po roller. Tutaj mam akurat diamentowy roller od marki Mondunik, który też już bardzo dobrze znacie. Ten roller jest dostępny tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, ale takie rollery dostaniecie już naprawdę w ogólnej sprzedaży. I w tej porannej pielęgnacji, kiedy już nałożę serum, lubię zrobić sobie jeszcze taki pobudzający dla mojej skóry masaż, ale też taki masaż, który spowoduje, że ta limfa, która zebrała się w ciągu nocy, zostanie odprowadzona. I lubię nim, zwłaszcza tutaj, podciągnąć sobie, jak to się mówi, podciągnąć, wymasować dobrze żuchwę, tutaj kości policzkowe, po prostu dobrze jeszcze tą skórę napiąć i dopiero po takim masażu aplikuję krem. No dobrze, czego nam jeszcze brakuje w tej porannej pielęgnacji? No oczywiście, że preparatów do stosowania w okolice oczu. I muszę wam tutaj też powiedzieć, że wrzesień był dla mnie dosyć ciężkim miesiącem.
Nieważne, co się działo, nieważne, jak to wszystko się działo, ale kiedy mam taki dosyć wzmożony, intensywny okres w moim życiu, to też gorzej śpię. A jak gorzej śpię, to rano jak się budzę, moje oczy są lekko podpuchnięte. Ja generalnie nie jestem taką osobą, która cierpi na mocne zasinienia, na mocną opuchliznę wokół oczu. Nie mam z tym problemu. Ale tak jak każdy, zdarza się, że rano potrafi obudzić się z workami, nie wygląda to dobrze i tutaj ratuje moją skórę i moją okolicę wokół oczu jeden preparat, a mianowicie serum z kofeiną od The Ordinary. To jest taki kosmetyk, do którego ja uwielbiam wracać z kilku względów. Po pierwsze, mamy tutaj fajne stężenie kofeiny, a jak wiecie, kofeina działa bardzo fajnie drenująco, też delikatnie rozjaśniająco. To jest świetny kosmetyk dla osób, które mają problemy właśnie z zasinieniem, z opuchnięciami, gdzieś te worki się pojawiają, ale też walczą z pierwszymi zmarszczkami. Poza tym, on jest niesamowicie wydajny, bo dosłownie kropelka tego serum wystarczy nam, żeby fajnie tutaj rozprowadzić w okolicy wokół oczu, też dobrze ją sobie tutaj, dobrze to serum wklepać i ja ten kosmetyk uwielbiam, lubię do niego wracać, odkąd go poznałam kilka lat temu, po prostu no to jest coś takiego, co gdzieś tam w tej mojej porannej pielęgnacji musi się pojawić, ale nie stosuję go też codziennie. I tutaj pojawia się drugie serum, ma od marki Yonel. To jest serum liftingujące, jeden z nowszych preparatów, jeśli chodzi o markę, do stosowania na dzień i na noc. W składzie tego serum mamy m.in. argirelinę. Już zresztą tutaj przy okazji tych kosmetyków, o których Wam dzisiaj opowiadam, wspomniałam ten składnik, a argirelina to jest kosmetyczny zamiennik botoksu. Bardzo fajny peptyd, zresztą ja już o nim pisałam na moim blogu i zostawię Wam link do tego posta, gdzie dowiecie się nieco więcej, jak działa ten peptyd, jak został stworzony, co to dokładnie jest. Więc cieszę się, że marka Yonel wprowadziła taki preparat do swojej oferty, ale tutaj mamy też wiele interesujących wyciągów roślinnych, także w porannej pielęgnacji stosuję zamiennie albo serum z The Ordinary z kofeiną, albo właśnie to serum liftingujące z Yonel. No ale znowu pojawia się kwestia tego, że mamy tutaj preparat w postaci serum, czyli musimy na niego coś jeszcze dodatkowo zaaplikować, żeby też nie przesuszyć tej okolicy, bo często kiedy Wam gdzieś tam na blog, gdzieś na moim Instagramie wspominam o tym właśnie serum kofeinowym, to piszecie mi, że nie możecie stosować go samodzielnie, bo Wam się tutaj przesusza ta okolica. No oczywiście nie stosujemy preparatów typu serum samodzielnie, no chyba że mają formułę olejową i Wy posiadacie skórę mieszaną lub też tłustą, to wtedy możecie zrezygnować z nakładania kremu, bo mamy tutaj formułę olejową i wszystko też zależy od tego, co znajduje się na pierwszym składzie w takim preparacie. Czy jest to woda, czy jest to olej, czy jest to jakiś emolient. No ale dobra, co robię ja? Czyli muszę teraz na takie serum zaaplikować jakiś krem pod oczy. I powiem Wam, że tutaj jeśli o mnie chodzi, to w momencie, kiedy stosuję serum pod oczy, nie ma jakiegoś większego znaczenia, żeby ten krem miał nie wiadomo jakie substancje aktywne w składzie i nie wiadomo też jak działał. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby to był krem nawilżający, który tak jak w przypadku stosowania serum na twarz dawał mi okluzję, czyli znowu, żeby w składzie były takie substancje, które będą tworzyły ten niewidoczny film na mojej skórze, ze skóry woda nie odparowywała tak szybko i też te substancje aktywne, czyli w przypadku serum z The Ordinary kofeina lub też w przypadku serum z Yonelta argirelina, żeby nie odparowywały zbytnio szybko ze skóry. I ostatnio stosuję krem dosyć treściwy, a w sumie on ma też dwie opcje, jest ta lżejsza i właśnie ta treściwa od Clinique. Ten krem na pewno wszyscy doskonale znają, czyli All About Eyes w wersji Rich. Ta wersja delikatniejsza, standardowa
nie sprawdza się u mnie tak dobrze jak ta. I też on stanowi, powiem Wam, bardzo fajną bazę pod korektor. Sprawdziłam z różnymi korektorami, tymi takimi nieco cięższymi i tymi lżejszymi do stosowania na dzień i naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Ale tak jak mówię, to nie jest krem, który będzie dawał Wam efekt wow, nie wiadomo co na tej skórze robił. Dla mnie najważniejsze jest to, że ma właśnie dawać tę okluzję i też nawilżać skórę wokół oczu. Wspominałam Wam o tym na początku filmu, że jak zwykle przy mojej pielęgnacji muszę się rozgadać, ale Wy wiecie, że jeśli chodzi o kosmetyki, to jestem okropną gadułą. I na sam koniec mojej porannej pielęgnacji pokażę Wam jeszcze jeden produkt, który jest must have, a mam na myśli filtr. Filtr do twarzy, który w połączeniu z serum z witaminą C, w ogóle z witaminą C, daje bardzo fajne efekty przeciwrodnikowe, czyli działa na to wszystko, co atakuje naszą skórę w ciągu dnia. Mamy tutaj naprawdę taką fajną bombę działającą aktywnie na naszą skórę, która będzie też nas chronić, czyli witamina C i filtr. Ostatnio skończyłam filtr z Caudalie z 50 i postanowiłam przetestować kolejny nowy produkt w mojej pielęgnacji, a mianowicie filtr marki Dermalogica, który zyskuje dosyć dużą popularność ze względu na to, jak fajnie ten filtr działa. I zachowałam sobie specjalnie opakowanie tego filtra, żeby Wam tutaj przeczytać, co nam sugeruje marka. Oprócz tego, że mamy SPF 30, czyli to jest taki idealny filtr do stosowania w okresach chłodniejszych, czyli mam tutaj na myśli jesień i zimę, kiedy to promieniowanie jest mniejsze, do stosowania w mieście, ale ten krem ma też odbijać światło, bo tutaj zastosowano specjalne cząsteczki rozświetlające, przez co też na naszej skórze powinien się właśnie pojawić ten efekt rozświetlenia. I Wy ostatnio pytacie mnie, czy ja nadal stosuję rozświetlającą bazę brązującą, ten taki krem brązujący z Vita Liberata, bo rzeczywiście ten połysk na mojej skórze się pojawia. Otóż nie, ja już chyba na początku września skończyłam stosować ten produkt z Vita Liberata i zaczęłam sięgać, tak mi się wydaje, że jakoś tak w drugiej połowie września zaczęłam sięgać po ten kosmetyk i on rzeczywiście daje takie fajne wykończenie glow na skórze. No i słuchajcie, tutaj nam producent gwarantuje, że mamy właśnie te cząsteczki, które będą przekształcały światło widzialne w zwiększoną świetlistość skóry. Bardzo fajnie to brzmi. Ale też mamy wyciągi roślinne aktywne, które mają zatrzymywać wilgoć w naszej skórze, działać też na tej powierzchni skóry, czyli znowu mamy tę warstwę tak jakby okluzyjną na naszej skórze, oprócz tego, że mamy ochronę, tak? Ochronę przed promieniowaniem. Mamy tutaj na przykład ekstrakt z japońskiej herbaty matcha, który jak wiecie, w ogóle matcha, jak pewnie wiecie, matcha, tak, matcha, ma dosyć dużą ilość polifenoli, jeszcze większą niż zielona herbata czy biała herbata, więc skoro mamy te polifenole, to mamy świetne antyoksydanty i działamy właśnie na te wolne rodniki. Dobra, dalej. Mamy też, co tutaj takiego ciekawego, bioferment z szałwi, który ma rozświetlać naszą skórę i ujednolicać jej kolor. No tak jak mówię, ja sobie ten kosmetyk testuję, jeszcze jest za wcześnie, żebym Wam powiedziała coś więcej na jego temat, ale podoba mi się jego formuła, bo jest naprawdę lekka, przyjemna, fajnie się rozsmarowuje na skórze i nie zauważyłam, żeby pojawiły się jakieś nieprzyjemne niespodzianki na mojej skórze, co też jest bardzo ważne i też często mi o tym mówicie, piszecie gdzieś tam w mailach, w komentarzach, że macie bardzo duży problem, jeśli chodzi o stosowanie filtrów, bo gdzieś tam Was zapychają. W przypadku tego produktu nic się nie dzieje i on też nie daje takiej białej poświaty na skórze. To też jest bardzo ważne, nie przebija pod podkładem i ja zawsze stosuję filtr przed nałożeniem podkładu. Czyli najpierw wykonuję tę całą moją pielęgnację poranną, później daję sobie czas, żeby te wszystkie substancje zadziałały na moją skórę, żeby ją nawilżyć i tak dalej, a dopiero w momencie, kiedy zaczynam wykonywać makijaż, najpierw aplikuję filtr.
I ten filtr jest też bardzo fajną bazą pod podkład. Zauważyłam, że jeśli go nie nałożę przed podkładem, to praktycznie każdy podkład gorzej mi się na tej skórze rozsmarowuje, więc coś tutaj w tym wszystkim jest. Także nadal go testuję i jak już dojdę do końca, to na pewno dam Wam znać, czy ten filtr się rzeczywiście tak sprawdza, czy rzeczywiście jest taki efekt wow, jak wszyscy o tym mówią i czy warto w niego zainwestować. No dobrze kochani, ale na zakończenie dzisiejszego filmu muszę Wam wspomnieć jeszcze również o zabiegach. Zabiegach, które będę wykonywała i które już wykonałam w okresie jesienno-zimowym. A dlaczego? Ponieważ jesień jest najlepszym okresem na to, żeby właśnie zacząć wykonywać jakieś bardziej inwazyjne, fajne zabiegi. Mamy też mniejsze promieniowanie i możemy sobie tutaj mocniej podziałać. Co ja robię? Zawsze po okresie letnim dobrze oczyszcza moją skórę, zanim jeszcze zacznę stosować te wszystkie substancje aktywne w pielęgnacji domowej. I ja zazwyczaj stawiam na dwa zabiegi. Albo jest to oksybrazja, czyli oczyszczenie skóry przy pomocy tlenu, takie delikatniejsze powiedziałabym, chociaż ten zabieg jest nie do końca przyjemny, bo jest taki, powiedziałabym, zimny na skórę i nie polecam Wam wykonywać ten zabieg w okresie zimowym, ale jeszcze pod koniec lata bardzo fajnie się sprawdza. I drugi zabieg to jest mikrodermabrazja diamentowa, który już jest znacznie mocniejszy niż zabieg z oksybrazji. I jeśli chodzi o mnie, to ja pod koniec sierpnia wykonałam 3 zabiegi z oksybrazji. Przygotowałam moją skórę na to, by zacząć stosować silniejsze substancje aktywne, o których opowiem Wam już w wieczornej pielęgnacji. Ale też od tego miesiąca zaczynam wykonywać zabieg z medycyny estetycznej, którym jest mezoterapia igłowa. Tak, dobrze usłyszeliście. Ja ten zabieg już wykonywałam u siebie, jeśli chodzi o moją pielęgnację. Wracam do niego regularnie w okresie jesienno-zimowym. Bardziej bym powiedziała w tym okresie zimowym. I poddaję się mezoterapii igłowej w salonie u mojej pani doktor. Zresztą będzie na ten temat film tutaj na moim kanale i zobaczycie, jak to wygląda, jakie substancje i tak dalej, i tak dalej. I robię to w celu mocniejszego, intensywniejszego nawilżenia mojej skóry, ale też pobudzenia elastyny i kolagenu do pracy, czyli mamy tutaj też działanie przeciwzmarszczkowe, nieco ujędrniające, ale tak jak mówię, to jest zabieg, który wykonujemy raz w miesiącu w salonie, w gabinecie medycyny estetycznej. Zrezygnowałam na tę chwilę ze stosowania dermapenu do użytku domowego. Jak wiecie, ja bardzo lubię ten zabieg, lubię sięgać po dermapen w domu, dlatego że zaczęłam też kurację z kwasami. Nie robię kuracji z kwasami w salonie, gdzie mamy dosyć wysokie stężenia, dlatego że zresztą sami zobaczycie, w mojej pielęgnacji wieczornej zaczęłam stosować pewne preparaty, które już mają dosyć wysokie stężenie kwasu. Więc nie mam takiej potrzeby, żeby chodzić do salonu lub też wykonywać gdzieś u jakiegoś lekarza, dermatologa, lekarza medycyny estetycznej i tak dalej, kwasów z wyższym stężeniem. Zresztą ja nie mam problemu z przebarwieniami, nie muszę też działać na blizny potrądzikowe, więc takie stężenie kwasów, które ja stosuję, jest dla mnie w tej chwili idealne. A w momencie, kiedy stosuję kwasy, nie wykonuję zabiegu z dermapenem. Po prostu też nie chcę, żeby moja skóra miała za dużo bodźców, takich aktywnych do działania i była zbyt mocno pobudzona. I Wam też to radzę. Jeśli poddajecie się w tej chwili zabiegom z kwasami, zrezygnujcie z zabiegów typu dermapen w domu, bo to nie ma najmniejszego sensu. Podobnie jest w momencie, kiedy stosujecie kwasy, rezygnujecie z retinolu. Trzeba sobie to wszystko dokładnie rozłożyć, ale ja Wam jeszcze będę o tym opowiadała przy okazji wieczornej pielęgnacji. Także widzicie, mój plan zabiegowy wygląda tak, że z tych bardziej inwazyjnych zabiegów na pewno wykonam serię z mezoterapii igłowej u mojej pani doktor. Wykonałam już takie porządne, dobre oczyszczenie skóry, twarzy, szyi i dekoltu. Nie planuję na razie żadnych bardziej inwazyjnych zabiegów. Jedynym,
który chciałabym wykonać pod koniec roku, to jest oczywiście botoks w okolice moich brwi, botoks, który już mi zaczyna odpuszczać, także gdzieś tam widać ten wzmożony ruch jedną z moich brwi, ale wy już to doskonale znacie i wiecie, o co dokładnie chodzi. Także nie będę wam się tutaj dzisiaj rozwodzić na ten temat, ale tak, planuję wykonać botoks również pod koniec tego roku i to będzie tyle. Tak wygląda plan zabiegów, jeśli chodzi o mnie i zbliżający się okres jesienno-zimowy. Mam nadzieję, że nie zanudziłam was dzisiaj tym filmem i podjęłam temat, który wiem, że większość z was interesuje, czyli wiecie teraz już, jak wygląda moja poranna pielęgnacja, z jakich kosmetyków korzystam i jakie kosmetyki pojawią się jako zamienniki, czy tam, jak to się mówi, następcy tych, które obecnie stosuję. Czeka mnie jeszcze jeden film, czyli wieczorna pielęgnacja i tam opowiem wam o całym moim planie zabiegowym, jeśli chodzi o mocniejsze substancje aktywne. Pokażę wam również preparaty, które stosuję. Myślę, że też wspomnę o takiej dodatkowej pielęgnacji domowej, także czekajcie cierpliwie, bo taki film również tutaj na kanale się pojawi. Linki do produktów, o których wam dzisiaj wspominałam, znajdziecie w opisie do tego filmu. Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas i zapraszam do kolejnych publikacji. Bye!